Poprzedni odcinek upłynął pod znakiem rozmów, przeprosin, błagań oraz chwil, gdy emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Epizod 26 miał zagwarantować z kolei trochę akcji, co też miało miejsce. Czy była to akcja na najwyższym poziomie? Czy sojusznicy zdecydowali zaatakować jegerystów? Jeśli tak, z jakim skutkiem? Sprawdźmy. Jak już dobrze wiecie, w materiale występują spoilery, więc uważajcie, jeśli nie widzieliście 26 odcinka. Startujemy. Epizod możemy podzielić na dwie części. Stonowaną, stawiającą na dialogi część pierwszą oraz dynamiczną, szokującą i smutną część drugą. Taki podział spełnił swoje zadanie. Dzięki niemu odcinek usatysfakcjonuje każdego, zwolenników dłuższych dialogów, a także miłośników akcji oraz dramatycznych momentów. Porządek musi być, więc najpierw pomówmy o kluczowych zdarzeniach pierwszych kilkunastu minut. Właściwie koncentrują się one wokół jednej, ale jakże ważnej kwestii, czyli ataku na port. Connie, Jean, Mikasa oraz Armin rozumieli jego wagę. Tylko w ten sposób mogli liczyć na przejęcie maszyny latającej. Przyjaciele woleli uniknąć jednak rozlewu krwi, który wydawał się nieunikniony. Jean i spółka pamiętali bowiem o relacjach, jakie przed laty łączyły ich z jegerystami. Pamiętali o wspólnych treningach, bojach, jakie toczyli przeciwko Tytanom. Nie potrafili zapomnieć o wspólnej przeszłości, mimo że los postawił ich po przeciwnych stronach barykady. Ktoś może zrzucić to na karb słabości, niepotrzebnego sentymentalizmu. Dla mnie to jednak coś innego, wspaniała wrażliwość, która w najcięższych chwilach powinna uwidaczniać się jak najmocniej. Takiej wrażliwości nie potrafiła lub nie chciała okazać Ani. Co prawda dziewczyna znała część obecnych jegerystów, jednak nie tak długo jak choćby Mikasa. Jej brak empatii jest więc zatem zrozumiały. Wahania przyjaciół uniemożliwiły podjęcie konkretnej decyzji, a czas uciekał. Według Hanji gęste obłoki pary unoszące się nad horyzontem świadczyły o ataku Tytanów na Marę. Od początku dudnienia upłynęła pewnie jakaś doba, jednak nie sądziłem, że armia Jegera pokona morze aż tak szybko. Nawet brałem pod uwagę scenariusz, że Eren zostanie powstrzymany przed przeprowadzeniem ataku, jednak ten scenariusz jest już nieaktualny. Powaga sytuacji udzieliła się wreszcie Magatowi. Marszałek po raz kolejny przyskrzynił Jelenę. Mężczyzna był święcie przekonany, że blondynka zna miejsce, do którego zmierza Eren. W poprzednim materiale zakwestionowałem tę teorię. Kto wie, czy nie zrobiłem tego zbyt pochopnie. Jelena zapowiedziała bowiem, iż wyjawi plan Jegera, jeśli Teo weźmie ją na pokład machiny. Czy kierował nią lęk przed złamaniem drugiej ręki? A może kobieta rzeczywiście coś wie? Poczekamy, zobaczymy. W ostatnim czasie coraz więcej postaci zaczyna żałować swego wcześniejszego postępowania. Nie tak dawno temu była to Gabi. W 24 odcinku ujrzeliśmy przeprosiny Reinera. Tym razem skrucho okazał Teo Magat. Marszałek nie tylko zaakceptował złe uczynki swego narodu. Przeprosił też Armina, Koniego, Jeana oraz Mikasę za przypisanie im straszliwych dokonań swoich przodków. Słowa Magata mają naprawdę dużą wartość. Obarczanie kogoś za błędy, które tysiące lat wcześniej popełnili jego ziomkowie, jest niesprawiedliwe. To, iż dany naród postępował źle, wcale nie znaczy, że źle będą czynić także kolejne pokolenia, że żądza mordu tkwi w ich systemie DNA. Magat wreszcie to pojął, co mnie bardzo cieszy. Lista postaci nie traktujących Erdian jak ostatnich diabłów zaczyna się zatem wydłużać. By dokonać jakiegoś wielkiego, szlachetnego czynu, należy czasem zboczyć ze ścieżki, ubrudzić sobie ręce. Marszałek pragnął, by młodzi Erdianie nie musieli tego czynić. Armin nie miał zamiaru unikać jednak odpowiedzialności. Chciał wejść do portu i znaleźć w centrum wydarzeń, chociaż po ataku na Liberio mógł stać z boku.
Arlet wkroczył jednak do portu, by dramat z Liberią się nie powtórzył. Miał przejrzysty plan. Od tego momentu epizod drastycznie zwiększa obroty. Jedną z największych zalet Armina zawsze było panowanie, umiejętność trzeźwego myślenia pod największą presją. Wystarczy przypomnieć sobie słynną przemowę blondyna z pierwszego sezonu. Z biegiem lat Arlert nabrał jeszcze większego doświadczenia, co pozwoliło przekraczać mu własne bariery, umacniać jego mocne strony. Skutek tego rozwoju oglądamy właśnie w 26 odcinku. Armin doskonale wczuł się bowiem w sytuację. W jego głosie pobrzmiewało szczere przerażenie, dzięki czemu ucieczka Reinera i Ani wyglądała naprawdę realnie. Teraz pozostawało tylko czekać, czy Flock to łyknie. O Forsterze można powiedzieć wiele niemiłych rzeczy, jednak nie to, że nie potrafi myśleć. Jägerysta szybko wydedukował, iż Arlert i Springer mogli dotrzeć do portu pociągiem, a ich celem jest powstrzymanie Erena. By nie ułatwiać im zadania, Forster był gotów zastrzelić wszystkich inżynierów klanu Azumabito. Zaczesany jägerysta nie przewidział, że pani Kiyomi zechce mu w tym przeszkodzić. Reakcja brunetki zapoczątkowała ciąg zdarzeń, które zamieniły port w istne piekło. Najpierw do pomieszczenia wpadła Mikasa, co poskutkowało znokautowaniem paru jägerystów. Zamieszanie stworzyło szansę ucieczki dla Flocka, który ponownie uniknął zagrożenia. Gdy Forster powiadomił swych podwładnych o niebezpieczeństwie, wiedziałem, że pokojowe przejęcie maszyny przeminęło z wiatrem. Ostatecznie do akcji musieli wkroczyć Ani i Reiner. Jest w tym jakiś paradoks, a jednocześnie piękna symbolika. Duet bohaterów, który tak bardzo nadszarpnął zaufanie Erdian, mający na sumieniu tyle istnień, który za sobą nawet nie przypada, staje ramię w ramię, by spróbować ocalić świat. Jest w tym coś pokrzepiającego, ale też bardzo smutnego. Był w świat ocalić, Braun i Leonhard ponownie muszą zabijać, co dla Reinera będzie pewnie szczególnie przykre. Chyba nie zliczę sytuacji, gdy ta brutalna zależność dochodziła do głosu w ataku Tytanów. Chciałbym pochwalić jeszcze animację Tytana kobiecego oraz opancerzonego. Obydwa wyglądają po prostu cudownie. Poruszają się płynnie, nie uświadczymy w ich wyglądzie ani jednej krzywej kreski. Przede wszystkim do ich realizacji nie użyto zbyt wiele CGI, co cieszy mnie podwójnie. Animatorzy wykonali kawał świetnej roboty. Oby tak dalej. Pora na omówienie finału odcinka, który się z nami nie pieści. Armin i Connie próbowali nakłonić swych dawnych towarzyszy, Daza oraz Samuela, by pozwolili wsiąść im na pokład maszyny latającej. Jegeryści nie chcieli tego zrobić, węsząc podstęp. Daz był gotów nawet na wysadzenie samolotu. Gdy Arlert próbował nakłonić Daza, aby odłożył detonator, Samuel oddał w kierunku chłopaka kilka strzałów. To kolejny raz, kiedy moje serce przestało bić, a oczy wyszły niemalże z orbit. Nie spodziewałem się, że Samuel, który wyglądał na gotowego do współpracy, wpakuje kilka naboi w ciało Armina. Co prawda nie bałem się o życie Arlerta, jako użytkownik kolosalnego posiadał ponadprzeciętną odporność, jednak taka egzekucja była czymś szokującym. W tamtym momencie czułem, że dojdzie do kolejnego rozlewu krwi, że złapiemy się za głowy i pewnie zapłaczemy. Tak było. Connie zastrzelił bowiem Daza i Samuela, ratując w ten sposób Armina oraz maszynę latającą. Sądząc po reakcji Springera, chłopak utracił coś bardzo cennego. Ważną część samego siebie, część człowieczeństwa. Czy Connie musiał jednak posuwać się aż do morderstwa? Według mnie nie. Zwiadowca mógł postrzelić Daza w bark, co skutecznie powstrzymałoby go przed wysadzeniem samolotu. Samuela również nie musiał zabijać. Uderzenie kolbą pistoletu z pewnością obezwładniłoby go na bardzo długo. Dochodzę do wniosku, że Koniego po prostu poniosło, a cała sytuacja zwyczajnie przerosła.
Gdyby na jego miejscu znalazł się Armin, Marco, Reiner czy Levi, jegeryści pewnie by żyli. Smutne jest jeszcze coś innego. W 24 odcinku oglądaliśmy koniego bohatera. Uratowanie Armina dawało przesłanki, iż Springer coś zrozumiał, że stał się żołnierzem, z którego jego mama mogłaby być dumna. Zabójstwo Samuela i Daza burzy jednak fundamenty przemiany. Poniekąd wracamy do punktu wyjścia. Jestem pewien, że Connie mocno to przeżyje. Końcowe zdarzenia epizodu to dla mnie najbardziej pamiętny oraz najbardziej wzruszający moment odcinka. Ciężko mieć jakieś zarzuty wobec 26 epizodu. Jak wspomniałem we wstępie, posiadał niemalże wszystko. Gęstą atmosferę, konflikt interesów, wewnętrzne przemiany, akcje na najwyższym poziomie, świetną animację i scenę, od której kraje się serce. 26 odcinek The Final Season to właściwie próbka tego, z czego Atak Tytanów słynie. Już parokrotnie zachęcałem do doceniania Shingeki no Kyojin. Gdy seria dobiegnie końca, w świecie japońskiej animacji pozostanie spora wyrwa, którą zasypać będzie bardzo ciężko. Nim ten moment jednak nadejdzie, cieszmy się czwartym sezonem i go doceniajmy. Jest za co.